Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to wiedzieć. Tu jest tak zwany pan Radek Sikorski, bardzo bezwzględna postać na polskiej scenie politycznej. W ogóle ten rząd jest fatalny, ale mówiliśmy, że będzie fatalny, jeżeli chodzi o nasze stosunki z Rosją. On po prostu kontynuuje pracę tamtego rządu, a tamten rząd był sterowany przez tych samych, co teraz rządzą. Pan Radek Sikorski twierdzi, że Polska powinna żądać reparacji za lata II wojny światowej nie od Niemiec, ale od Rosji. Tak, proszę Państwa, on tam się powoływał na Poczdam, że na skutek porozumień poczdamskich Polska dostała te pieniądze, ale je Związek Radziecki przejął. W związku z tym Rosjanie tak to odbierają, że Rosja powinna wypłacić. Kwestia płatności od Niemiec jest zamknięta, jak twierdzi pan Radek Sikorski. Nie ma szans i nie ma podstaw prawnych, żeby te pieniądze uzyskać. Podobno, zdaniem pana Radka Sikorskiego, Warszawa Polska otrzymała 15% należnych reparacji od Związku Radzieckiego. Proszę Państwa, to jest nie do odzyskania, nie do odzyskania. Mogą nam tutaj rozpostrzeć wizję. Proszę Państwa, zakredytują nas, zadłużą nas. Zarówno w skali kraju, jak i indywidualnie. Będziemy w sytuacji bez wyjścia, będziemy mieli nóż na gardle. Może nawet niektórzy nie będą mieli co jeść. I wtedy się pojawi możliwość wyprawy po łupy. Tak jak zrobił to Hitler. Myślę, że jakby prześledził sytuację we Francji z okresu rządów Napoleona, myślę, że tu proszę o jakieś wsparcie od historyków. Jakim cudem Napoleonowi udało się tyle ludzi poderwać gdzieś tam z Francji i wyprowadzić ich pod Moskwę? Proszę Państwa, jakim cudem? Co ich do tego skłoniło? Może wtedy jakaś bieda była, kryzys, trzeba było odwrócić uwagę? Niepojęte to jest. Czy oni tam z tej Francji, proszę Państwa, w te mrozy poszli? To jest niepojęte. Jak on zdołał ludzi nabuntować? Bo Hitler to wiemy. Gigantyczna bieda, przyczyną biedy jest to lub tamto i tłum leci. Tak samo, proszę Państwa, teraz nam robią biedy. Ta sama sytuacja. Pan Radek Sikorski już snuje wizję odzyskania jakichś tam pieniędzy. Chcący, niechcący, uważam, że niechcący. I mamy, proszę Państwa, reakcję w tej chwili strony rosyjskiej, bo wiecie, jak to mówi zwykły człowiek, to tam można to olać. Ale jak to mówi minister spraw zagranicznych, że Rosja jest nam winna za Związek Radziecki, no to musi być reakcja. No więc mamy tutaj mapę Polski z zaznaczonymi ziemiami, które wcześniej, przed 1939, należały do naszego państwa. Jak i tutaj ziemie zachodnie i ziemie północne, które ziemie odzyskane, tak zwane ziemie odzyskane. Proszę Państwa, nie, to były Niemcy i niepotrzebnie minister spraw zagranicznych Radek Sikorski rozgrzebuje, proszę Państwa, dawno zabliźnione rany. Prezydent Łukaszenka powiedział, że ostatnio, gdy jakichś terrorystów z Ukrainy tam złapali, że no boi się tam agresji i tak dalej, my nie mamy, mówi, żadnych roszczeń. My doceniamy obecne granice państwa i zajmujemy się gospodarzeniem na tych granicach. I to jest, proszę Państwa, bardzo dobre stanowisko. Mówiłem Państwu, to jest bardzo niebezpieczna narracja, gdy pewni ludzie, którzy się jeszcze nazywają sami narodowcami, mówią coś o polskim Lwowie. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Takie rzeczy w kraju, zgodnie z polskim prawem, kodeksem karnym, powinny być karane. Rewanżyzm, przestawianie granic, proszę Państwa, powinno być karane. A nie jest. Jakby komuś zależało, żebyśmy byli właśnie takim dzikim krajem. Także proszę tego nie nieść dalej. Mamy swoje granice, dbajmy o nasze państwo. No i mamy reakcję Rosji. Rosja, jeśli chce, może zażądać od Polski kilkudziesięciu bilionów euro w związku z wydatkami, jakie poniosła na powojenną odbudowę naszego kraju. Proszę Państwa, no sami tu się nie podnieśliśmy, nie żartujmy. Przecież to było wszystko spalone, a wcześniej drewniane. I tak naprawdę ziemie byłych prowincji niemieckich. To są, proszę Państwa, te były prowincje niemieckie, czyli
opolskie, dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie, część pomorskiego i prawie warmińsko-mazurskie całe. Proszę Państwa, jak Rosja to argumentuje? Podarowane te ziemie Rzeczpospolitej przez, proszę Państwa, Stalina. Tu jest jakiś od razu dyrektor naukowego jakiegoś tam Instytutu Michaił Miagokow, który powiedział, że Warszawa, która się domaga reparacji już nie od Berlina, zdaniem Radka Sikorskiego, tylko od Moskwy, to proszę Państwa, to jest... Zobaczcie, jak się to wszystko nagle zmieniło, tak? Już PiS zaczął w ogóle, rozmarzył nas w łatwych pieniądzach, znowu, że znowu jakaś kasa, proszę Państwa, pieniądze są z pracy, my Polacy harujemy i tych pieniędzy rzeczywiście powinno starczyć na wszystko, tylko one są marnowane. One są marnowane. Tutaj jest na przykład we Włocławku teraz taka inicjatywa, 30 milionów żygnęli i tam się, proszę Państwa, nic nie dzieje. Jakiś taki rozbudowali ośrodek sportu i rekreacji pod włocławską Zaporą. Tam się spotykają, proszę Państwa, partyjniacy PO i Lewicy i mają spotkania na infrastrukturze warte kilkadziesiąt milionów złotych. To po co to było budować? Proszę Państwa, nie, jest tyle rzeczy budowanych, byleby nie służba zdrowia, byleby nie inwestycje w służbę zdrowia. Proszę Państwa, ludzie czekają na podstawowe zabiegi naprawdę długo. Jak nie mają znajomości, czekają długo. Dobrze Państwo, proszę Państwa, nie żartujmy, wszyscy znamy, że trzeba sobie załatwiać coś, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. A wiecie Państwo, dlaczego trzeba załatwiać? Wiecie dlaczego? Teraz miotła Platformy i dobrze, wymiotła różnych pisowców, w tym wiele kobiet. Okazało się, że one gdzieś siedziały, proszę Państwa, w radach społecznych szpitali, w zarządach i tak dalej. Drugie etaty miały, mimo że posłankami, tak? Może nawet społeczne, czyli darmowe. Ale wiecie, po co oni tam siedzą? Żeby móc załatwiać. A ktoś, komu się załatwi ważny zabieg ratujący zdrowie albo życie, będzie potem jak pies. Wyobraźmy sobie, że służba zdrowia jest doinwestowana zamiast tych, nie wiem po co, tych budynków, w których oni potem się spotykają, proszę Państwa, w eleganckich pomieszczeniach. My musimy w prywatnych jakichś kwaterach, gdzieś nie nas, po restauracjach wynajmujemy salę. Oni mają to wszystko za darmo. Całą tą infrastrukturę na eleganckie spotkania, partyjne, oni mają za darmo, zrozumcie to. Nie płacą. Potrzebne im są takie właśnie pomieszczenia. Wyobraźmy sobie, że w to miejsce służba zdrowia jest doinwestowana. Czy ktoś by się zwracał do polityka, że panie pośle, panie radny, panie burmistrzu, prezydencie, mógłby mi pan załatwić? Nie, wszyscy mielibyśmy ich w dupie. Teraz rozumiecie, dlaczego służba zdrowia jest niedoinwestowana? Żebyśmy nie mogli mieć ich w dupie, żebyśmy byli jak uwiązani jak psy. Mylę się? Naprawdę? Jest inaczej? Wszystko doinwestują poza służbą zdrowia? To musi być dokładnie to rozwiązanie. Nie widzę innego. Dlatego oni tam właśnie siedzą w tych radach społecznych szpitali. Proszę Państwa, masowo politycy obsadzają te instytucje. A dlaczego nie inne typy instytucji, tylko właśnie te medyczne? Żeby później móc pomagać. Jestem dziennikarzem, ja dużo wiem. Właśnie dlatego. A więc zdaniem Moskwy, proszę Państwa, Polska dostała tę ziemię na skutek lobbingu Stalina. Skoro Związek Radziecki ma teraz płacić reparacje, proszę Państwa, Związek Radziecki, który naprawdę w tym okresie od spalenia Polski przez Hitlera do 89 roku miał fantastyczny okres rozwoju pod tym protektoratem radzieckim. Jeszcze teraz ma Rosja oddawać za to, że przypilnowano dobrego rozwoju kraju. Proszę Państwa, to jak oni chcą nas zdziczyć. W głowie się nie mieści. W każdym razie Rosja zaczyna liczyć swoje z kolei i my w tej licytacji przegramy, bo nie mamy takiej tuby, jak mają Rosjanie. Nie mamy. Zdaniem tego właśnie eksperta,
władze rosyjskie są w stanie unieważnić absurdalne polskie żądania żądaniami kilka rzędów razy wyższymi. No bo oni sobie policzą, ile jest warta ta ziemia, którą Związek Radziecki dostał na skutek wygranej wojny. Proszę Państwa, my to musimy zrozumieć. My nie byliśmy stroną tych umów. Związek Radziecki był stroną. Związek Radziecki dostał aż do Łaby. Dostał jako łup wojenny. I część z tych ziem, byłych niemieckich, dał Polsce. To ile to jest warte? No, Sikorski, rewanżysto, Tumanie. To jest bardzo ważne. Oni chcą nas tu wplątać w poważne problemy. Dzięki wysiłkom dyplomatycznym ZSRR Polska otrzymała w zasadzie większość Prus Wschodnich, z wyjątkiem obecnego obwodu kaliningradzkiego. Tak, to był łup wojenny. Niemcy dali się wpuścić w lewą propagandę zysków w Drachnach Osten, w parciu na wschód. Tam będą łupy, tam będzie mniej niewolników. Proszę Państwa, to samo za moment będzie... To oni już to mówią. Wpędzą nas w kryzys, a potem wmówią nam, że będziecie mieli po 3 Rosjan jako niewolników, albo po 10 będą na was harowali. Proszę Państwa, są tępi dzicy ludzie, których głos jest tyle samo wart, co głos mądrego człowieka w wyborach, którzy na to pójdą. A skutki tego będą fatalne. Bo to tak wcale nie będzie wyglądało. Zobaczcie, jak mówiono Ukraińcom, pamiętacie, od 2015 roku, odpuśćcie sobie te oparcie do Doniecka i Ługańska, bo stracicie jeszcze więcej. Wyszło na moje. Bo to jest, proszę Państwa, oczywista oczywistość, naturalna konsekwencja. Nie może Polska nic zyskać na ataku na Rosję. I nikt nam nie pomoże. Zawsze tak było. Stara sztuczka od legionów rzymskich. Legiony obiecywały, że pomogą jednemu plemieniu i obiecywały, że pomogą drugiemu plemieniu. I kłóciły je nawzajem. Plemiona się pobiły, a legion rzymski wszedł dobić resztki zwycięzców. I wszyscy takie oczy. I to już było Rzymu. Tak Rzym się rozwinął. Tak się Rzym rozwinął. To co? Tam w tych rządach nie ma historyków? I nie wiedzą, jak się robi taką sztuczkę na podpuszczanie jednego, podpuszczanie drugiego? A jak było w II wojnie światowej? Profesor, amerykańscy żołnierze, pamiętacie, byli zdziwieni, gdy weszli do Europy, to byli zdziwieni, że wojsko Hitlera jeździ ciężarówkami General Motors i Forda. Oni nie rozumieli tego, o co chodzi. Oni nie rozumieli, że koncerny amerykańskie pomogły machinie wojennej Hitlera. Z drugiej strony Stany Zjednoczone umową Lend-Lease pomagały Związkowi Radzieckiemu. Jedna i druga strona dostawała pomoc, jak ten Legion Rzymski. A potem weszli i zmonopolizowali wszystko. I to samo będzie teraz. To jest niekończąca się historia. Nie dajmy sobie wmówić, bo zobaczcie, co możemy stracić. No i oczywiście Śląsk i Pomorze i tak dalej, na których to terenach wówczas lokowano wiele przedsiębiorstw przemysłowych, wspomina właśnie ten naukowiec Miakow, tak? Miakow. Jak będziemy grali w tę grę, to już z góry jesteśmy na przegranej pozycji. To jest to słynne kopanie się z koniem. No to kopmy się z koniem. Jak nam odkopnie, to się nie pozbieramy, tak? Na tym to polega. Nie wolno kopać się z koniem, ludzie, to głupie jest. No ale wiecie, jak powtórzy to 1000 tak zwanych autorytetów, to człowiek, no tak, no to pójdę go kopnę, no. No to dostaniesz tak w mózg, że już możesz nie wstać. A my dostaniemy jako cały kraj.